Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak jak mówiliśmy, wakacje minęły bardzo szybko, stąd ten nasz wrześniowy program. Rozpoczniemy z przytupem. Doktor Sylwia Frach z nami. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Serdecznie. Pozwoli Pani, że zacznę nietypowo, bo zacznę od plakatu do filmu, o którym będziemy dzisiaj mówić. Przecież mamy Polską Szkołę Plakatu, mamy prace naukowe, ba, na temat przecież plakatu, prawda? A nie ukrywam, że ten plakat na mnie zrobił naprawdę, naprawdę ogromne wrażenie i wie Pani, o jakim plakacie mówię. Tak, plakacie do filmu Rodzaje życzliwości Jorgosa Lanthimosa. Rzeczywiście, ten plakat jest bardzo intrygujący i plakat, który pojawia się w Polsce, również pojawi się w Stanach Zjednoczonych. Ten sam plakat. To ciekawe, bo jednak często te europejskie wersje są zróżnicowane, prawda? Tak, a w Stanach będzie kilka wersji plakatu i między innymi właśnie ten plakat z głową mężczyzny w białej koszuli i ta głowa cała jest przysłonięta małymi figurkami ludzi, w sposób bardzo chaotyczny, rozłożonymi, bo te figurki tak naprawdę zakrywają zupełnie twarz, co może świadczyć o pewnym rodzaju dehumanizacji, czy też braku tożsamości. W każdym razie ten plakat doskonale oddaje charakter twórczości Lanthimosa. Tak, i na pewno może być wielowarstwowo rozumiany przez nas, jakie mogą tam być klucze, które chciano w tym plakacie zawrzeć, prawda? To skoro już wiemy, że plakat robi wrażenie, to ja się absolutnie domyślam, a Pani jest po projekcji tego filmu na Festiwalu Nowe Horyzonty. I czy rzeczywiście a Lanthimos, o którym już parę razy rozmawialiśmy podczas naszych spotkań, wiem, że na Pani robił wrażenie, więc zapytam, czy to jest też taki nowy horyzont patrzenia na jego twórczość właśnie poprzez ten film, o którym no, mam wrażenie, że było głośno od samego momentu, kiedy pojawił się już projekt tego obrazu. Tak, można powiedzieć, że Rodzaje życzliwości stanowią nowy horyzont w twórczości Lanthimosa, ale w sposób paradoksalny. Dlaczego? Ponieważ Lanthimos wraca do korzeni. O. Tak. Ten film tak naprawdę jest kwintesencją jego stylu. I myślę, że fani Lanthimosa tutaj będą bardzo zadowoleni. No to mnie troszkę Pani uspokoiła, bo ja miałem, wie Pani, takie troszkę wrażenie, czy tak jak to w wielu przypadkach jest reżyserów, czy Lanthimos się nie skomercjalizował nam troszeczkę i czy nie idzie, czy nie uległ tym takim no, producenckim prądom hollywoodzkim? Rzeczywiście, po sukcesach komercyjnych dwóch poprzednich filmów Lanthimosa, Faworyty i Biednych Istot, rzeczywiście można by tak pomyśleć, bo te filmy uczyniły go bardziej mainstreamowym. Te filmy zyskały szeroką publiczność. Zarobiły pieniądze. Zarobiły pieniądze. Spotkały się z zainteresowaniem Akademii Filmowej. Ale Lanthimos przekornie wraca właśnie do tego swojego surowego, eksperymentalnego stylu i chciałoby się nawet rzec, że Rodzaje życzliwości są taką odpowiedzią na ten sukces komercyjny, są takim wręcz oczyszczeniem, powiedziałabym. I ten Lanthimos powraca do swojego stylu, artystycznego stylu, który oczywiście nie ma nic wspólnego z sukcesem komercyjnym. Czy na festiwalu zatem na Nowych Horyzontach też były takie dyskusje kuluarowe? Miała Pani okazję przecież być i bezpośrednio też i rozmawiać po projekcji o tym obrazie. Tak, film był pokazywany już na początku, w pierwszych dniach festiwalu i muszę przyznać, że byłam pod ogromnym wrażeniem, dlatego właśnie, że wciąż miałam przed oczami obraz Biednych Istot chociażby, a tutaj zderzenie zupełne, opowieść, pięknie, formalnie przedstawiony film, ponieważ mamy trzy osobne historie, trzy opowieści, które tylko pozornie wydają się niepołączone ze sobą. Poza tym, że łączy te trzy części, łączą postaci zarówno Willema Dafoe, jak i Emmy Stone, ale nie tylko. I nie chcę tutaj zdradzać, dlatego że ten film może być odczytywany naprawdę, tak jak Pan powiedział wcześniej, na wielu poziomach.
No ale teraz mamy dla Państwa niespodziankę, czyli jak zwykle pytanie konkursowe i szanse na nagrody dla Państwa. No ale jakie będzie, no to już o tym Pani Sylwia. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. W jakiej kategorii film Rodzaje życzliwości zdobył Złotą Palmę w Cannes? No i myślę, że to nie będzie jedyna nagroda, proszę Pani, dla tego filmu, jak znam życie i różnego rodzaju festiwale, ale nagrodą dla Państwa będą z kolei upominki ufundowane przez sieć Kin Helios, jeśli tylko Państwo napiszą prawidłową odpowiedź pod tym adresem, czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi honorujemy tymi nagrodami. No już Pani właściwie wdepnęła na to pole aktorskie, bo tak jak właśnie się zastanawiam, czy oni po prostu dwa filmy zrobili przy okazji na jednym polu. Ja już mam Willema, mam Emmę, to dobra, zróbmy sobie od razu dwa filmy. No bo rzeczywiście, tak jak Pani mówi, wracając do istot, mamy ten duet niejako w roli głównej znowu. Zgadza się. Ale muszę jeszcze tutaj wspomnieć, że ten film został nakręcony przy minimalnym budżecie. Mhm. Dlatego tutaj to odejście od mainstreamu, nie jest to film dla każdego, muszę to powiedzieć. Tak? Jest to film naprawdę dla fanów Lanthimosa. Ale oglądając ten film, czuć, że Lanthimos miał cudowną zabawę kręcąc go. I właśnie ten duet, zatrzymajmy się na chwilę, tak, para nie tylko doskonałych, utalentowanych aktorów, ale również aktorów, którzy naprawdę czują i rozumieją Lanthimosa. Mm-hmm. No niesamowite, bo rzeczywiście ja bym tak powiedział, oglądając te urywki, że czuć ten zamiast tego hollywoodzkiego blichtru, ten grecki kamień niejako w tym obrazie i rzeczywiście może to być dla widza duże zderzenie, więc chyba warto się jednak przygotować wyjątkowo, tak idąc chyba na te projekcje tego filmu, co? Tak, bo też film nie jest krótki, on trwa 2 godziny 45 minut. I jest przesycony, naprawdę jest przesycony symbolami, znaczeniami. No to drodzy Państwo, niech Państwo odszukują owe znaczenia, niech Państwo znajdują te symbole, o których mówi nasz gość, ale niech Państwo też nie zapominają o naszym programie. Co tydzień w czwartek spotykamy się z Państwem i będziemy chcieli zrobić to jak zwykle również i za tydzień. Doktor Sylwia Frach, zatem zapraszamy na kolejne filmowe spotkanie. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.